Cześć wszystkim. W tym odcinku przedstawię Wam suszarkę Goreni. Gorenia, firma słoweńska, już około 50 lat na rynku. Przejdźmy do parametrów technicznych. Wysokość 85 cm, szerokość 60, głębokość 60. Standardowa suszarka. Klasa energetyczna A z jednym plusem, zużycie energii 213 kWh na około 250 cykli. Ma pompę ciepła, jest to suszarka kondensacyjna. Dodatkowo ma kilka fajnych systemów, jak Twin Air, czyli dwukierunkowy nawiew powietrza, dzięki czemu ma to lepiej wysuszyć nam pranie. Dodatkowo boki suszarki są wyposażone w takie specjalne eski, które wygłuszają i ma postawiać mniej wibracji dzięki temu. Dodatkowo mamy auto dry. Co to jest? Przede wszystkim to jest odpinany tylny wężyk, który możemy podłączyć do odpływu, dzięki czemu nie musimy używać tego dozownika odnośnie pojemnika na wodę i nie musimy go opróżniać. Automatycznie do odpływu woda ucieka i to wszystko, co musimy zrobić, czyli możemy zapomnieć o tym. Jako w tym momencie chyba jedyna suszarka, o której słyszałem, ma ona próżniowe nóżki, czyli nie potrzeba do tej suszarki łącznika, aby postawić to na pralce. A teraz przejdźmy do wyświetlacza, bo tutaj jest kilka fajnych funkcji, które ma ta suszarka i warto o nich powiedzieć. Zapraszam. Dobrze, spójrzmy na wyświetlacz i na jego funkcje. Przede wszystkim oczywiście pościel, jest jak najbardziej wszystkie miksy, wełny, bawełny są. Jedna z lepszych funkcji to jest tak zwany Airfresh. Tutaj mamy włącznik, załączy się odświeżanie ciepłym powietrzem. Bardzo fajna funkcja, jeśli chodzi o na tą klasę suszarki, ponieważ suszarka jest w cenie około 1700 zł, więc można powiedzieć, że tutaj Gorenie się jak najbardziej postarało. Oczywiście również mamy programy czasowe, czyli sami wybieramy, ile czasu ma suszyć. Tutaj nie mamy żadnej ingerencji, jeśli chodzi o poziom wysuszenia. Natomiast wszystkie praktycznie pozostałe programy, gdzie nam się pojawi tutaj w tym miejscu słoneczko, mamy możliwość ustawienia, jak bardzo mamy wysuszyć. Oczywiście ma ona czujnik wilgotności, czyli sama już będzie wiedziała, kiedy pranie jest odpowiednio wysuszone, żeby go nie przesuszyć. Z dobrej funkcji, która też tutaj istnieje, jest to anti-curse, czyli mniej prasowania, ale tutaj funkcja działa troszeczkę inaczej, ponieważ po zakończeniu suszenia, kiedy nie wyjmiemy tutaj prania z suszarki, możemy ustawić, ile godzin jeszcze po zakończeniu ma ten bęben się obracać, być w ruchu i tutaj to pranie nie będzie się przygniatało, tylko będzie cały czas się ruszać co jakiś czas, żeby nie było pogięcione i było łatwiejsze w rozprasowaniu. Jeśli chodzi o bęben w środku, oczywiście mamy tu filtr strzępkowy, zastosowany troszeczkę inaczej niż w innych suszarkach, bo jest on w tym miejscu, jest łatwy w demontażu, tutaj podwadzamy, wyjmujemy i możemy łatwo wyczyścić ten filtr strzępkowy. I oczywiście jak na tą klasę suszarki, bardzo fajnie, że mamy zastosowany filtr strzępkowy. Tutaj wciskamy, otwieramy, dwa, pyk, pyk, otwieramy i tutaj jest bardzo fajnie zastosowany ten filtr, ze względu na to, że możemy go wyjąć całkowicie, op, i wyczyścić z każdej strony, z tyłu, z przodu, plus do tego ten cały kondensator ciepła, który nagrzewa nam to całe powietrze, również możemy łatwo wyczyścić. Dlaczego o tym mówię i dlaczego to jest ważne? Ponieważ bardzo dużo osób, mając suszarki, czyści tylko ten filtr strzępkowy, a o tamtym filtrze zapomina. Przez co mamy bardzo wydłuża nam się czas oczywiście suszenia, plus do tego oczywiście pobór mocy. Tak. Więc o tych filtrach zawsze pamiętajmy, co 2-3 cykle suszenia wziąć tą
wziąć odkurzacz, wyczyścić to dokładnie i ta suszarka będzie działać nam dłużej, będzie zużywać mniej energii i cały czas te czasy suszenia zostaną zachowane. Oczywiście również mamy tutaj na wyświetlaczu, tak jak w każdej suszarce, o tym się praktycznie zapomina, mało kto tego używa, opóźnienie startu, że możemy to później uruchomić. Oczywiście włącznik, wyłącznik jest, odpalenie prania jest, odpalenie suszenia jest, zastopowanie jest, pyk. Teraz przejdźmy do podsumowania spraw. Przedstawmy mniej więcej plusy, minusy. Zapraszam. Podsumujmy. Przede wszystkim zacznijmy od minusów. Nie jest ich dużo, ale jest. Niska klasa energetyczna to jest przede wszystkim, tak? Bo jednak ten A+ nie jest pożądany przy suszarkach ze względu na to, że pobierają bardzo dużo energii. Nie musimy się tym martwić, kiedy mamy fotowoltaikę, wtedy już to schodzi na drugi plan. Następnie brak wskaźnika zapełnienia tego pojemnika na wodę. Kiedy nie podłączymy do odpływu, tutaj nie ma tego. Musimy wysunąć, sprawdzić, ile tej wody tutaj jest, więc tutaj minus. Minusem estetycznym, już bym powiedział, jest brak przeszklonych drzwi, że są jedne zrobione z całego kawałku plastiku. Nic więcej. Więc myślę, że na minusach możemy zakończyć, bo więcej tutaj się raczej nie dopatrzyłem. No 7 kg, 65 dB, nie jest to, nie są to złe parametry, tak? Jeśli chodzi o plusy, przede wszystkim tak, próżniowe nóżki, czyli odchodzi nam koszt zakupowania łącznika. To jest jak najbardziej na plus. Oddzielne podłączenie do odpływu i brak użyteczności tego zbiornika na wodę. Następny plus tutaj mamy. Fajne zaznaczenie słoneczkiem wszystkich opcji, znaczy w których programach możemy użyć poziom wysuszenia, jest też dużym plusem, bo dużo nam to już pokazuje, nie musimy za każdym razem naciskać, czy w tym programie jest to dostępne. Ten dwustronny obieg powietrza Twin Air jak najbardziej również jest plusem, jeśli to dobrze działa. No nie jestem w stanie sprawdzić każdej suszarki, każdego sprzętu, jaki omawiam. To już jest pytanie do Was, jeśli tego użytkujecie, czy to rzeczywiście Gorenia ma dobry ten system i rzeczywiście, czy fajnie to działa. Tutaj, jeśli chodzi o to, te eski z boku, jeśli chodzi o wygłuszenie, ciężko powiedzieć, czy rzeczywiście aż takie to jest ważne i takie potrzebne. Więc tutaj ani to plus, ani minus jest. I tak praktycznie na to nie zwracamy uwagi. Tak to na pewno plusem jest wymiennik ciepła z filtrem dostępnym, że możemy spokojnie to wyczyścić. Filtr strzępkowy troszeczkę inaczej umiejscowiony. Myślę, że też będzie się dobrze sprawdzał jednak. Łatwość na pewno demontażu tych wszystkich filtrów i czyszczenia jest też naszym dużym plusem. I tutaj patrząc w tej cenie około 1700 zł, otrzymujemy fajną suszarkę w niskiej klasie energetycznej, bo ja na to będę zwracał uwagę, bo wiele osób, które się na to decyduje, mieszka w blokach, przypuśćmy, i nie ma dostępu do fotowoltaiki, te rachunki za prąd będą nam rosnąć. Więc tutaj na to warto zwrócić. 7-kilowa, wszystko w porządku. I myślę, że jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, zapraszam do komentarzy, zadawajcie, z miłą chęcią odpowiem. Chcecie coś jeszcze dodatkowych informacji uzyskać w następnych filmikach o następnych sprzętach, również w komentarzach zostawcie znak. Oczywiście łapka w górę, subskrypcja i będę dalej dla Was nagrywał. Cześć!